ci abbiamo c'è la commissione su cui rozmawia liśmy na temat w ogóle stanu naszych pieniążków i gminy. I tak jak pan Stanisław wspomniał, że wiatraki poszły z wiatrem, to tak zapowiada się też budżet gminy Stawiski na dzień dzisiejszy. Miejmy nadzieję, że wiatraki się odezwą w odpowiednim czasie, bo wszystkie bajki opowiadane o wiatrakach i o tym, jak to będzie dobrze i będziemy brać podatek i będziemy żyć dobrze, troszeczkę mijają się z celem. Wiecie, że wiatraki przesuwają się w czasie, a budżet jest zaplanowany tak, że już w 2017 roku mamy spłatę poważnych kredytów i w budżecie były zapisane właśnie dochody z wiatraków, z podatków. I dlatego mówię, jak kto ustalał ten budżet, słuchajcie, jak planował. I też mówiłem, żeby się nad tym zastanowić bardzo na wspólnej komisji, że musimy realnie patrzeć na nasz budżet i prosiłem też radnych i radni też mówili jednym głosem, że musimy się zastanowić nad tym, żeby jak najmniej dyskutować o wiatrakach w realizacji budżetu. A jeżeli przyjdą wiatraki, będziemy się po prostu cieszyć, a nie tak, że zakładać, że już je mamy, co w ogóle ich nie ma.